Czas na Igrzyska. Sportowe emocje w radiu dla ciebie. Dzień dobry Agnieszka Kobuz Zawojska. Zaczynamy audycję Czas na Igrzyska. Moim gościem jest. przyszły olimpijczyk, tak zacznę. Nadzieja, myślę, że na medal olimpijski, bo na Igrzyskach wbrew pozorom wszystko może się zdarzyć. Polski zapaśnik, medalista Mistrzostw Świata Igrzysk Europejskich, wielokrotny mistrz Polski Arkadiusz Kułynycz. Cześć Arek. Witam serdecznie. Y Czyli to już jest pewne, że jedziesz na Igrzyska do Paryża? No tak. No wywalczyłem kwalifikacje stosunkowo niedawno, bo w piątek. Eee, no i myślę, że już teraz nic złego nie stanie na drodze, żeby, żeby reprezentować nasz kraj, nasz kraj na, na Igrzyskach Olimpijskich. Czyli to jest imienny bilet do Paryża? Tak. Nie, nie dla kategorii, tylko konkretnie dla ciebie? Zdobywamy oczywiście. Yy... Kwalifikacje dla Polski, ale, mhm. ale tutaj na pewno jeżeli ze zdrowiem nic złego się nie zadzieje, to, to na 100% ja będę reprezentował nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Dobrze, czyli tylko w sumie kontuzja mogłaby cię wykluczyć z tego startu, że tak powiem. Oby nie, ale Oby tak, nie, tak ale... chodzi mi o to, że wiesz, żeby słuchacze zrozumieli, że czasem w niektórych sportach są te imienne kwalifikacje w niektórych momentach, a czasami zdobywa się dla kraju. I też w historii różnie to bywało. Nie, ja ci tego nie życzę, ale chodzi mi o to, że. Jasne, jasne. No mówię, gdyby coś złego musiałoby się stać, żebym nie wystartował mm -hmm. w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. To będzie twój y, debiut na Igrzyskach Olimpijskich. Y, opowiedz coś o tym turnieju, bo chyba nie wszyscy na ciebie stawiali, mam wrażenie, jak poczytałam trochę y, artykułów na twój temat. Mm, no można, można tak powiedzieć, że, że, że nie do końca e, może wszyscy wierzyli, wierzyli w to, że, że uda mi się zdobyć kwalifikacje. Dla mnie, dla mnie ten start miał ogromną wagę z tego względu, że, że był to ostatni, ostatni moment na to, żeby się załapać na Igrzyska Olimpijskie. No Pod i porządku... też pokonałeś konkretne nazwiska. No tak, no na, drodze, na drodze też nie było, nie było za łatwo. Byli, byli e, olimpijczycy, byli mistrzowie świata, byli mistrzowie Europy, także e, naprawdę plejada gwiazd. E, mówię, ale takie turnieje mają to do siebie, że, że, że jak już się na nim znajdziesz, e, to będą decydowały detale. Ja akurat w tym dniu byłem, byłem najlepszy, byłem, byłem skoncentrowany i dlatego zdobyłem kwalifikacje. Myślisz już o Paryżu? Na razie jeszcze to, to żyję emocjami, naprawdę. To, to był taki potężny, potężny ładunek emocjonalny, który, który cały czas we mnie siedzi. No, podpoczątkowałem całe życie, całą swoją rodzinę po to, żeby e, być na igrzyskach, żeby, żeby zdobyć medal, no bo e, całe, całe swoje życie od samego początku o tym myślałem, wyjeżdżając z małej miejscowości do... Do Radome, do szkoły mistrzostwa sportowego, że chce się zapisać na kartach historii <coughs> polskiej zapaśniczej i i, I sierpniu, robisz to, i w, i w, robisz to. I w sierpniu będę miał będę miał e, do tego okazję. Nie było cię w Tokio i w Rio. Boisz się trochę, że to e... Będzie twój debiut, czy raczej w ogóle o tym nie myślisz? Mm, na razie o tym jeszcze nie myślę. Do Rio jeszcze nie byłem, e, nie byłem gotowy, że tak powiem, chyba mentalnie. Mm -hmm. Nie wiedziałem, e, co to tak naprawdę jest, co to są igrzyska i jakie to jest wspaniałe wyróżnienie i że, że, że można tam e, się na nich znaleźć. Do Tokio byłem gotowy, <laughs> byłem dobrze przygotowany, byłem, e, byłem, pff, można powiedzieć, e, Chyba wtedy w najlepszej formie, ale niestety kontuzja pokrzyżowała plany. Nie mogłem wystartować w pierwszym turnieju kwalifikacyjnym, no bo musiałem zaoperować kolano. Później, gdy już się wyleczyłem, to, to pojechaliśmy na turniej, na, na ostatni turniej, już do, do Bułgarii i niestety z trenerem złapałem COVID i zamknęli mnie w pokoju. Oj, no to rzeczywiście takie gorzkie wspomnienia tych igrzysk poprzednich. Miejmy nadzieję, że teraz będą już same słodkie. <noise> Chciałam jeszcze zapytać odnośnie tego turnieju. Świętowałeś po, czy raczej na spokojnie mówisz, Oj, to już jest ostatnia prostra, prosta, hola, hola, jeszcze go się cieszyć, ale to nie jest mój cel. Mm, nie świętowałem, bardziej nie spałem, bo to cały czas, mm -hmm. cały czas emocje, emocje buzowały we mnie. Yy, rozzwoniły się telefony. Szczerze, nie mogłem tego yy, zatrzymać. Yy, Ale przyjemne, czy raczej przyjemne, takie... Przyjemne, tak, przyjemne telefony, to, to, to jest naprawdę... Docierało do mnie to, że to naprawdę jest bardzo duża grupa ludzi, którzy, którzy, gdzieś żyją, żyją razem ze mną, tym sportem. Wiadomo, że to ja finalnie wychodzę na tą matę i walczy, ale jest bardzo dużo ludzi, którzy są dookoła, może ich nie widać, ale naprawdę wspierają i, i teraz miałem okazję to poczuć. A jako zapaśnika. Nie denerwuje cię albo nie smuci to, że trochę, no tak jak powiedzmy mój sport, jesteś takim sportem trochę raz na cztery lata, prawda, że przy okazji tej kwalifikacji olimpijskiej mówisz, że wszyscy do Ciebie dzwonią, bo rozumiem, że to rodzina wspierający przyjaciele plus domyślam się, że dziennikarze, prawda? A tak to chyba jest raczej troszkę ciszej, nie? No. Tak, to kurczę niestety już jest i się, że jesteśmy takim niszowym sportem, słychać o nas raz na 4 lata. Szkoda, no bo naprawdę mamy duży potencjał, zdobywamy medale na igrzyskach, mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata. Rio był medal Moniki, później Tatka, teraz będzie Arka. Mam nadzieję, że w Paryżu będzie mój. Szkoda, bo naprawdę zapasy są piękne, można je bardzo dobrze, że tak powiem, sprzedać szerszej szerszej publiczności. No ale faktycznie tak jest, jesteśmy tam gdzieś niszową dyscypliną, która systematycznie zdobywa medale najważniejszych imprez, także no, ciężko mi jest powiedzieć, może, może troszeczkę za trudne przepisy są dla, dla normalnego widza do oglądania, ale się... mam nadzieję, że, że, że to się po parę zmieni. Słuchaj, dwie kwalifikacje zdobyliście, teraz ogólnie macie cztery kwalifikacje mhm. jako kadra. Niestety nasz. Niestety nie zakwalifikował się medalista poprzednich igrzysk, Tadeusz Michalik, rozmawiałeś z statkiem? Rozmawiałem z statkiem. No, to jest ciężkie uczucie. Jest, jest troszeczkę załamany, no. Bo wiadomo, Ale chyba to... też trochę że tak powiem, no wiesz, jak może czuć się ta osoba, no bo jednak w Tokio samo już miałeś troszkę inna sytuacja, bo jednak ten COVID, ale mówi, że byłeś z najlepszej dyspozycji i jednak była gorycz, tutaj trochę gorycz, medalista. No, gorycz jest, no Tadziu oczywiście stawia sobie jak najwyższe cele. No jest, jest, jest to chłopak, który, który zdobył medal olimpijski, gdzie też nikt na niego nie stawiał. To prawda. E, pamiętamy przecież, że, że, że zmienił kategorię, wystartował w kategorii wyżej i zdobył kwalifikacje dla Polski najpierw na Mistrzostwach Świata. Później pojechał jako czarny koń na Igrzyska Olimpijskie. E, no i zdobył tam medal. No To, to, to trzeba się liczyć z tym, że, że to jest wybitny zawodnik. To jest Gorycz. Zawsze, zawsze te porażki bolą, no ale myślę, że sobie poradzi, że, że, że się podniesie z tego wszystkiego i, i, i jeszcze troszeczkę powalczy. Ta historia Tatka, tak jak mówisz, że nie pojechał na, pojechał na Igrzyska jako nie faworyt, tylko po prostu taka osoba z boku, taki czarny kończy jest dla ciebie jakąś inspiracją, bo czy już wszystkie oczy są skierowane na ciebie, czy raczej tak czujesz się taki takim zawodnikiem, że ci chcę, ci chcę, ja wam pokażę. Ja chyba bardziej tutaj z tej drugiej strony jestem po cichutku, po, po cichutku ja wam wszystko e, udowodnię tam gdzie trzeba. E, a Tadziu, no, mam nadzieję, że będzie mi jeszcze troszeczkę pomagał tutaj w przygotowaniach. <grym> oby. E, oby, kiedyś rywalizowaliśmy razem w jednej kategorii. E, myślę, myślę, że, 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 że teraz e, jak go poproszę, to, to, to z przyjemnością przyjedzie i mi pomoże, także no, ze swojej strony ja zawsze byłem takim zawodnikiem, który mm, im było trudniej, tym się wtedy bardziej mobilizowałem i chciałem właśnie udowodnić, że Dobrze, skoro, skoro w ten sposób e, ze mną, że tak powiem, pogrywacie, no to to ja wam udowodnię, pokażę, że, że, że warto na mnie stawiać i, i pomimo tego, że, że nie za zawsze, czy trenerzy, czy działacze byli dla mnie przychylni, to, to stawiałem sobie jak najwyższe cele i, i chciałem im udowodnić, że mimo tego, że, że, że no, nie, nie zawsze dostaję, dostaję od nich pomoc, to będę najlepszy. A nie jest to takie trochę... Ciężkie takie udowadnianie stale, no bo z jednej strony ja pytam o to, bo też mam wrażenie, że czasami tak miałam, że ja wam pokażę i wiesz, taka złość trochę sportowa, a później robi się z tego frustracja, a z drugiej strony później to było strasznie męczące, no bo pewne rzeczy ci się domyślam, należą po prostu. Powiem tak, no jest to nieprzyjemne. Mhm. Jest to nieprzyjemne, bo mm, gdyby może ci ludzie wcześniej uwierzyli, by troszeczkę. E, bardziej pomagali, to może by tych medali było więcej. Mm -hmm. e, może, może to wszystko by, by inaczej troszeczkę wyglądało. A tak no mm, nieraz jest taka frustracja, tylko że no, ja, ja staram się e, być skoncentrowanym na, na, na celu, staram się dążyć do tego, co sobie obrałem i, i mimo tych e, czasami kłód rzucanych pod nogi staram się je gdzieś tam płynnie przeskakiwać i, i robić po prostu swoje. Dobra taktyka. Słuchaj, do kolekcji medalowej brakuje ci tylko tego wyjazdu na Igrzyska, mam wrażenie. Czy mimo tego, że jeszcze nie masz tego medalu, to zobaczymy za jakiś czas, ale czujesz się już taki bardziej spełniony sportowo, jeśli pojedziesz na te Igrzyska i będzie można nazywać cię Olimpijczykiem? Czy jak do tego podchodzisz? Tylko medal, tylko medal? Czy y, ja y, zawsze, zawsze koncentruję się e, na tym, żeby być najlepszym. Mm -hmm. jadę, jadę, będę jechał do, Tokio do, do Paryża przepraszam e, po to, żeby zdobyć tam e, złoty medal. Mm -hmm. Ale oczywiście, jeżeli dzisiaj powiedziano by mi, że, że będę brązowym medalistą, to zabieram to w ciemno. Okay. E, mówię, koncentruję się na tym, żeby... żeby jak najlepiej wykonywać swoją pracę, nie odbiegać gdzieś tam za daleko. No teraz jest no 73 dni do rozpoczęcia. Czyli idzie, odliczasz. Odliczam, odliczam, koncentruję się tak jak teraz, skoncentrowałem się na tych kwalifikacjach. Teraz następnym celem są igrzyska i, i wszystko jest odliczone tak, tak jak należy. Co jeszcze Ciebie czeka? w tej drodze do Igrzysk. Chodzi mi o zgrupowanie. Jak wyglądają teraz wasze przygotowania? W którym miejscu jesteście? Czy teraz chwila odpoczynku po tym turnieju? Czy macie jeszcze jakieś zawody? Jak to wygląda u was? Teraz, teraz chwilę, chwilę muszę odpocząć. Zagoić mikrourazy, które powstały gdzieś po tych, po tych zawodach. Spędzić przede wszystkim czas z rodziną, bo ostatnio nie mieliśmy, nie mieliśmy go za dużo, a mm, wszystko zostało podporządkowane pod zapasy. Mhm, czyli żona jest wyrozumiała. Żona jest wyrozumiała, żona też była zawodniczką. E, I ja zawsze też każdemu powtarzam, że e, ja mam troszeczkę łatwiej. Mhm. Bo ona też była reprezentantką, też była e, na tych najważniejszych imprezach, co prawda tam w grupach młodzieżowych. Ale przeżyła, zna, na, własnej przeżyła na własnej skórze, jak to jest, jak, to, jak wyglądają z grupowania, ile to jest z wyjazdów. Więc ja mam, zawsze każdemu powtarzam, że ja mam troszeczkę łatwiej. Mm, bo, 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 bo jest wyrozumiała. E, no, nie a... ma, że wracaj do domu, jak chce na randki. Nie, wiem, <laughs> że, wiem, wiem, że, że, że czasami było bardzo ciężko, bo e, mamy dwie córeczki, które. E, no czasami potrafią dać w kość. W jakim wieku? E, Maria jest w, tym, w maju będzie miała 6 lat, a młodsza ma 11 miesięcy. O, także także e, potrafią czasami dać w kość, ale e, Sylwia nigdy mi nie powiedziała, że jest ciężko, zawsze ona wspierała mnie, mówiła, że tutaj najważniejszym celem jest teraz to, co, co, co będzie przed tobą. Były kwalifikacje, zdobyta kwalifikacja, teraz są igrzyska. I... Czyli sobie odrobicie po igrzyskach olimpijskich ten czas rodzinny. Tak rodzinie. jest, no, t, mus, na, t, na 100% to zrobimy, e, bo mówię, ciężko jest, ciężko jest e, ciężkie życie sportowca, który jest na tym najwyższym poziomie. No sam na, sama na własnej skórze e, wiesz, jak to wygląda. Ile spędzacie dni na zgrupowaniu? O, około 250 w roku. Mm -hmm. Mówisz jak... tutaj łącznie z zawodami, z jakimiś tam tak, wyjazdami. Jasne. 250 dni w roku. E, a teraz cię zapytam tak jako ojca, czy czasem nie jest ci ciężko, jak na to patrzysz? Dzieci zmieniają się, mam wrażenie, każdego dnia, nie? Sporo trochę cię ominęło. E, i jak ci w ogóle z tą myślą? Dobrze, że teraz stąd te telefony, kurczę i można, można gdzieś tam zadzwonić i widywać. Się. I wszędzie jest internet, wszędzie jest nie internet, tak internet. jak Już kiedyś. to jest, tak. E, dosłownie teraz, no, gdzie byśmy nie byli, to, 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 to znajdziemy ten internet. E, Pierwsze, co robisz, biegasz do hotelu e, i. Nie, jeżeli, jeżeli, jeżeli e, <laughs> jestem na zawodach, to staram się koncentrować na tym, co, mm -hmm. mam, co, mam, co mam do zrobienia. E, bardzo ważnym elementem dla mnie jest rodzina. E, zawsze staram się gdzieś tam ten krótki telefon wykonać, e, porozmawiać e, i, i usłyszeć od nich dobre słowo, bo to jest taki mój motor napędowy, który, który m, mnie prowadzi już przez wiele lat tej mojej reprezentacyjnej kariery. E, no i, i czasami się łezka zakręci, no bo, bo nieraz, nieraz wyjazdy są po, po trzy tygodnie. Mhm. To takim ciągiem, to, to, to później, szczególnie ta młodsza córka, teraz ona się zmienia z dnia na dzień, tak jak powiedziałaś, starsza już może troszeczkę mniej, ale, ale e, więcej mówi ta starsza. <grym> I, 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 I mówię, czasami się ta łezka zakręci, ale... E, Dajesz radę. Daję radę. Po igrzyskach w Paryżu masz jakiś plan na jakieś dłuższe wakacje? czy... W ogóle myślisz o tym, co później chciałbyś, masz 31 lat z tego, co 37. sprawdziłam, dobrze, tak. Yy, czy myślisz o ich igrzyskach kolejnych, czy, czy totalnie nie, ty się skupiasz na tym, co tu i teraz, czy chciałbyś jakoś dłużej pokierować tą swoją karierę, jak to mhm. wygląda? Na, na tą chwilę koncentruję się tylko, tylko na Paryżu. Eee, mam nadzieję, że po zdobyciu medalu... Przepraszam, nie chciałbym tutaj niczego e, zapeszać, ale mam nadzieję, że po zdobyciu medalu będę mógł jeszcze w Los, w Los Angeles, jeżeli zdrowie pozwoli, wystartować. Czyli, czyli nie ma tak, że chcesz kończyć Nie stanę się, raczej... okay. się pod ścianą. Nie się pod ścianą, bo, bo, bo y, nie chcę sobie dawać jakichś takich krytycznych wytycznych, które powiedzą mi: dobra, jak nie teraz, to koniec. I, I tyle. A, a jak wygląda wiekowo w Waszym sporcie, wiek zawodny? Ja, jestem obecnie? Jeżeli patrzymy na, na, na polskie, polską scenę, to 31 na lat, 32 lata to jest taki pik, pik do, okay. zdobywania, do zdobywania mhm. e, medali. Wiadomo, że zdarzają się jakieś tam tak. wyjątki bo teraz już ta młodzież goni. Na świecie troszeczkę to się, to się zmieniło, ale u nas w Polsce takie 30 i 32 lata. Czyli jesteś, można powiedzieć, w idealnym momencie do zdobywania mom medali, przepraszam, w naszym sporcie. Dokładnie. To jest ten moment i mam nadzieję, że, 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 że w sierpniu tutaj będzie będzie to marzenie spełnione. Padniesz z czymś fajnym po prostu. Słuchaj, na pewno to wiesz, że Polski Komitet Olimpijski ogłosił, że te nagrody są w końcu jakieś takie przyzwoite i fajne. Powiedz mi, czy to Cię motywuje, mobilizuje? Śledzisz te newsy takie około sportowe, czy raczej nie do końca? Szczerze to widziałem raz, na samym początku, jak gdzieś ta informacja wskoczyła. No przy okazji zobaczyłem, no... ale szybko od tego się odciąłem. Nie chcę, nie chcę na to patrzeć, z tego względu, że e, jak zaczynam myśleć o tym, co ja mogę z, po tym wszystkim mieć, to, to, to gdzieś e, odsuwam się od tego, na czym mam być skoncentrowany. Czyli, czyli na tym, że, że, że muszę dobrze zjeść, dobrze się wyspać, e, odpowiednio być skoncentrowanym na treningu. Także widziałem, widziałem tą informację, ale nie zagłębiałem. Im mniej wiesz, lepiej tak, śpisz. Dokładnie. Nie zagłębiałem się. Staram się, mówię, skoncentrować na tym na początku, co, 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 co jest do zrobienia, I, a później mam nadzieję, że po medalu to to wszystko będzie do mnie samo przychodziło. Oby tak było. Zapraszamy za po przerwie po wiadomościach na drugą część audycji Czas na Igrzyska. Agnieszka kobuz Wojska, druga część audycji Czas na Igrzyska, a my mówimy o zapasach, o Igrzyskach Olimpijskich, a moim gościem jest nadal Arkadiusz Kułynycz. Witam ponownie. Arek, panowni. słuchaj, ostatnio była taka dosyć, takie była wymiana, wymiana poglądów na temat strojów olimpijskich. Co ty uważasz? Czy ci się podobają, nie podobają? Czy widzisz się w nich? Czy nie możesz się doczekać, kiedy je otrzymasz? Opowiadaj. Szczerze to mignęła gdzieś mi e, ta informacja. To naprawdę mało śledzisz rzeczy. Nie, mignęła mi ta informacja. E, jedna koleżanka gdzieś tam z reprezentacji od nas e, zapaśniczka była tam chyba w tym. Mm -hmm. Widziałem te dresy. No kurczę, no, ciężko mi powiedzieć. Nie, widziałem je tak e, przez, przez monitor, co prawda, ale tak. E, Jaki to jest materiał, jak to wygląda, no, chyba nie jest aż to tak takie tak, tak złe, jak na tym wszyscy psy wieszają. Czy... Czyli bardziej ci zależy na jakości, a nie na... Nie znaczy, wiem, wizualnej... Tak mi się wydaje, no bo, bo jest to impreza czterolecia, no to myślę, że jakość tutaj powinna powinna mieć duże, a... duże znaczenie. No oczywiście wizualne wiadomo też, my musimy się prezentować w tym, ale myślę, że jakość tutaj powinna być naj, na najwyższym poziomie. A powiedz mi, a wizualnie podobają ci się? Myślę, że, że chyba cztery chyba f by mogło być lepsze, ale... Eee. Otrzymasz, zobaczysz. Dokładnie. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy jak, jak będę robił przymiarki, eee, to wtedy będę mógł tak w 100% powiedzieć. A oglądałeś y, tą kolekcję y, galową, że tak powiem polskiej marki? Te garnitury? Nie. Nie widziałeś. Nie, nie widziałem tego, okay. więc może dlatego nie wiem, ale. Bo powiem ci, że ładnie. Dla, tak. ja, jako, ja mówię jako kobieta, no mm -hmm. mi się te stroje kobiet, dla kobiet, przepraszam, podobały. Jedyne co to zastanawiam się po prostu, jak dla mężczyzn, bo jest marynarka dwurzędowa, więc nie wiem, czy każdy będzie nie w tym widziałem dobrze tego. wyglądał. Nie? nie widziałem tego, nie wiem, jak te, te galowe stroje wyglądają, więc tutaj niestety nie powiem. Mówię, tyle co z tych sportowych widziałem gdzieś tam w mediach społecznościowych, to, to wiem, a o tych właśnie garowych niestety nic nie widziałem. Więc no medal nie... będzie się wszędzie dobrze wyglądał, <grym> nie oszukujmy. Nawet na spoconym, myślę, zapaśniczym stroju, tak więc jest. o to bym się nie martwiła. Wcześniej Startowałeś w wadze 75 kg, teraz startujesz w wadze do 87 kg. Powiedz mi, w ogóle, po pierwsze, jak się startowało w tak niskiej wadze? Bo wydaje mi się, że na mężczyznę to jest, który jeszcze no, ma muskulaturę i tak dalej, no bo trenuje mocno, to jest stosunkowo mało. No i przy tych 12 kg, czy to było tak hops czy jednak w Twoim hmm. przypadku musiałeś trochę. Martwić się o nabranie tej masy. Nie mówię o takiej masy, że pójdziemy do fast foodu mm, tak. i się najemy, prawda? Tylko że to była masa z sensem. Nie, no ja byłem też troszeczkę młodszy wtedy. Ja walczyłem 74-75 kg. Eee, no ale w 2018 roku e, zmienili nam przepisy. Mm -hmm. e, zmienili przepisy i, i wprowadzili wagę w dzień zawodów. Czyli o godzinie 7.30 do 8 mamy wagę, od 10 e, zaczynamy już e, zawody. No Czyli jak odwodniony ja... jak wiór, idziesz walczyć na najwyższym poziomie. Dokładnie, dokładnie. Dlatego e, ja nie potrafiłem też e, wagi i wagi zbijać. E, no i podjąłem decyzję z trenerami, że, że jeżeli e, to wszystko się zmienia, no to ja... E, Zatrzymujemy się na chwileczkę, zmieniamy, zmieniamy plan przygotowań i, i zmieniamy kategorię. Była też pośrednia kategoria 82, w której raz, raz zawalczyłem na, na, na Powerze Polski, wygrałem go i później poszedłem już na 87. No bo 87 kategoria jest kategorią olimpijską. 82 nie, nie interesowały tylko igrzyska, więc dlatego poświęciliśmy ten czas na to, żeby. Mm, e, troszeczkę nabrać tej masy mięśniowej trzeba było troszeczkę więcej czasu spędzić e, na siłowni. E, ale chyba lubisz to? Tak. Trening na siłowni. Lub, lubię, lubię, lubię treningi na siłowni. Co prawda jakichś tam zabójczych rekordów nie ma, ale, ale, ale lubię lubię trening siłowy. E, a czy Jeżeli mógłbym, to chciałem tutaj Pawła Krótkiego pozdrowić, który, który jest <grym> osobą, która mnie prowadzi, prowadzi motorycznie od wielu lat, też pomagał mi e, wyprowadzić mnie po, po, po pierwszej kontuzji. Także serdecznie pozdrawiam. A czy nie było to jakąś barierą, jeżeli chodzi na przykład o wzrost, bo domyślam się, akurat... że mo mogą być. dużo... akurat ja trafiłem w taki dobry moment, że ja rosłem. Rosłem mhm. i to też tak troszeczkę naturalnie przychodziło. Plus, plus odpowiedni bodziec treningowy doprowadził mnie do tego, że, że, że ja spokojnie nabrałem tam ponad 90 kg. I później, gdy, gdy już zaczęły się te treningi stricte, specyficzne na macie, to troszeczkę ta, ta kategoria spada do dołu, normowała się na 89, 88 i do tej pory teraz tak jest. Czyli teraz nie musisz zbijać wagi? Tak, teraz nie muszę zbijać wagi. Od mogę szczerze powiedzieć, że od 2018 roku czerpię przyjemność z tego, co robię. No do... Bo czasami, czasami było po prostu tak, że na to 75 kg jechało się na mistrzostwa Europy czy na mistrzostwa świata. Zrobiło się 4 czy 5 kg. Eee, wygrywałem jedną czy tam dwie walki, a później w tej decydującej walce, e, gdzie, gdzie, gdzie mogłem walczyć o medal, e, po prostu przegrywałem, bo się miałem sił, byłem wycięcony. No ja naprawdę to podziwiam. Byłem po prostu wycięczony i dajmy na to, nie wiem, przy 2-1 czy przy 3-2 przegrywałem i no, i była zamknięta droga. Mam wrażenie, że w tych właśnie w takich sytuacjach, kiedy musisz trzymać tą wagę, to często właśnie przygrywasz bądź wygrywasz tym etapem zbijania wagi, często, a nie samą walką. Teraz to jest, to jest yy, bardzo ważne, mówię. Ja, ja podjąłem decyzję, żeby tę kategorię zmienić, żeby się po prostu nie męczyć, no bo. Yy, to jest naprawdę bardzo ciężkie zbijanie wagi, jak widzę po moich kolegach z reprezentacji, którzy, którzy trzymają kategorię. Najlepsze jest w tym wszystkim ogólnie to, że najwięcej wagi zbijają te małe kategorie. I, no i jak ja jednak na nich patrzę, my naprawdę mamy bardzo duże obciążenia i oni jeszcze muszą trzymać, dajmy na to przez półtora czy dwa miesiące wagi, wagę, kontrolować ją cały czas. Nie można odpowiednio zjeść, nie można odpowiednio się napić. Jeszcze trzeba dać siebie maksa na treningu, później zrobić tą wagę i jeszcze później zawalczyć o ten medal na mistrzostwach Europy Świata czy Igrzyskach. Prawda? Naprawdę tak, że... podziwiam. Ja się cieszę. Kontrola że... 24 godziny na dobę, tak. już taka totalna, nie? Dokładnie. Ja się cieszę, że, że, że zmieniłem tą kategorię teraz. Czerpię tylko przyjemność, i to był chyba najlepszy ruch w moim życiu. Jak wyglądają. W... W finanse, w zapasach, czy wygrywacie coś po różnych, nie wiem, macie Puchary Świata, nie? Macie chyba jakieś ligi? Nie, nie, u nas niestety, u u nas niestety nie ma takich e, Pucharów Świata, czy jak w judo na przykład, jakieś mają Grand mhm. że oni jeżdżą tam co, co tydzień, czy co dwa tygodnie i zdobywają, e, jak zdobywam medal, to ma tam jakieś e, Ale Tadek pieniędzy. chyba w jakiejś lidze niemieckiej jest startował, nie? Tak, jest Liga Niemiecka. E, można tam coś wygrać? Można tam, no dla w tamtym roku chyba Tadziusz zdobył mistrzostwo Niemiec ze swoją ekipą. Wygląda tak, że, że jest 4 miesiące od września tam do, do, do chyba grudnia jest jakaś tam pierwsza zasadnicza runda, później są jakieś playoffy i finały. No, do w koniec stycznia kończy się liga. Wielu zawodników z Polski mmm, żyje też dzięki, dzięki tej lidze. Bo, bo jeżdżą co tydzień na walki i to daje im też tam jakąś tą stabilność. Jakie to są kwoty? Kurczę, no myślę, że, że, że taki średni zawodnik jest w stanie z 500 euro za walkę dostać. Mm -hmm. Okej. Okay. A tych walk dużo walk jest w rundzie zasadniczej jest chyba około 10. Ok, czyli na standardy na chyba... polski standard to jest, to jest e, chyba, nieźle mówię, no ci lepsi zawodnicy, tak jak, nie wiem, medalistki Mistrzostw Europy, Świata czy egzistą, to oczywiście wiadomo, że oni mają troszeczkę więcej za, e, za walkę. Mm, w ale... po... A w Polsce jak to wygląda? No w Polsce była Liga Zapaśnicza, e, Krajowa Liga Zapaśnicza kiedyś była, która była naprawdę... E, Dobrym e, strzałem, który, który tych zawodników e, utrzymywał, naprawdę było to e, coś wału, wow, bo pierwszy, pierwszy raz e, walczyły trzy style kobiety z zapasy w stylu wolnym, w stylu klasycznym. W Niemczech walczy się tylko w stylu wolnym i w stylu klasycznym nie ma kobiet. I tutaj było taką naszą nowością, że, że, że walczyły trzy style były trzy kategorie kobiet, trzy kategorie mężczyzn w stylu wolnym i trzy kategorie w stylu klasycznym. No, ale niestety po, po trzech latach y, się to zakończyło. Y, Dlaczego? Nie może. Preze, pre, prezesi się nie dogadali chyba ze sobą. Prezes, prezes ligi, prezes y, naszego związku zapaśniczego mm -hmm. I, i stracili i zawodnicy. Tym, I stracili na tym. Y, najgorzej, że stracili na tym zawodnicy, bo y, mogli, mogliśmy tutaj nie dość, że zyskać medialność, bo już y, telewizje zaczęły się tym interesować po tych dwóch latach, jak zobaczyli, jak to wszystko jest e, zrobione, jaka jest oprawa, ile ludzi przychodzi, no to też straciliśmy troszkę pieniążków. Czyli w Polsce bazujecie na, rozumiem, stypendiach ministerialnych, jakieś? No tak, tylko, że stypendia ministerialne e, dostaje się za zdobycie medali. Tak. E, mistrz, tych Al najważniejszych imprez. Albo do ósmego miejsca, tylko no już za ósme miejsce to już jest ciężko na... Tak. Ja jestem, 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 jestem też żołnierzem zawodowym, żołnierzem sportowcem w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym. E, to jest także też chyba spora pomoc, prawda? Tutaj jest, tutaj jest bardzo, bardzo bardzo, duża, duża pomoc. E, jest to stabilizacja. E, możemy spokojnie przygotowywać się do tych najważniejszych imprez. E, czyli za Mistrzostwa Polski nie macie żadnych nagród? No niestety nie. Okej. Okay. Z, to jest w zależności od kto gdzieś w jakim klubie jeszcze tak. jest, bo to wiadomo, że tam różne miasta mają różne programy mhm. stypendialne, ale, ale jeżeli pytasz o to, czy w zapasach jest dobrze, to finansowo to muszę powiedzieć, że nie. A um, MMA jest trochę konkurencją dla waszego sportu. Tam jest sporo, znaczy, sporo pieniędzy, dużo zawodników może. Nawet młodszych, może chcieć z tą stroną, ponieważ tutaj no, z jednej strony igrzyska, no ale dla nas to jest coś pięknego, ale że przekonać te młode pokolenia, to to nie jest mam wrażenie takie łatwe. Ciężko teraz y, przebić się jest... Y z zapasami, że tak powiem stricte yy, olimpijskim sportem chyba do, do tego, co się dzieje yy, nie wiem, w MMA, w tych różnych, w różnych innych yy, dyscyplinach. No, marketingowo są bardzo mocni, bardzo, bardzo nakładają duży na to nacisk. Yy, młody, młody chłopak teraz, yy, który, który nie wiem, chciałby trenować zapasy, no to on musi wiedzieć, że on, dajmy na to, jak zacznie w wieku 8 lat, to czeka go mnóstwo wyrzeczeń, mnóstwo wyjazdów, zanim on jeszcze dojdzie do tego najwyższego poziomu seniorowskiego, no to on musi też przejść taką dosyć ciężką drogę, a zapasy... Samej Europie no, są, są na bardzo wysokim poziomie. Gdzieś tam ten wschód jest bardzo mocny. Teraz też zawodnicy zmieniają obywatelstwa. A co o tym uważasz? Ja uważam, że, że to jest zabijanie dyscypliny. Mhm. Ja uważam, że to jest zabijanie dyscypliny. Dam teraz szybki przykład z Istanbulu. Sebastian Jeżelański w stylu wolnym w kategorii 86 kg. Gdzie jeden Rosjanin powinien. Rosjanin, przepraszam, no. Y, Rosjanin w sumie tak, czy, czy tam Białorusin powinien walczyć ze swojego kraju, to się okazuje, że y, zawodnik. Y, z rosyjskim nazwiskiem walczy dla Albanii, dla Macedonii, dla jakiegoś Bahrajnu i się okazuje, że powinien być jeden w kategorii, a jest ich 10 czy 12. I to automatycznie zwiększa, zwiększa rywalizację. Bo... Ale to też mi się wydaje, że ja, ja na przykład bym tak nie potrafiła, bo mam wrażenie, że jedziemy na Igrzyska. Jako, ja jadę jako nie wiem, dla kraju, a no... nie mogłabym jechać. Nie, nie, nie robi mi same Igrzyska być, aby być to tak jakoś, no nie wiem. Ja, 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 też, ja też jakoś chyba yy, nie, nie dźwignąłbym tego. Jest, jestem, jestem Polakiem, walczę, walczę, walczę dla naszego kraju i jakoś nie widzę, żebym... Nie widzę siebie w ogóle w jakiejkolwiek innej reprezentacji, bo yy, no kurczę, no nie oszukujmy się. No, yy, ci zawodnicy, oni są tylko na papierze zawodnikami innego kraju, a tak to oni trenują ciągle, ciągle gdzieś tam u siebie i jadą na stardy docelowy i to jest wszystko. No, jakimi oni są zawodnikami kraju, jak oni no, zmienili obywatelstwo, dajmy na to, dostali dokumenty trzy tygodnie przed, przed y, turniejem kwalifikacyjnym na przykład, czy przed Igrzyskami. Nie? Czyli jakbyś miał propozycję z innego, jakbyś na przykład w Polsce nie dał rady zakwalifikować się na Igrzyska załóżmy? A byłaby szansa w innym kraju i ktoś by ci dobrze zapłacił, co byś zrobił? Nie ma takiej możliwości. Okay. Nie ma takiej możliwości w ogóle nigdy tego nie brałem pod uwagę. E, kocham Polskę i nie poradziłbym sobie po prostu, po prostu z tym, że, że e, jako Polak, e, patriota e, mógłbym walczyć dla, dla innego państwa. No, teraz chciałabym ci zadać takie pytanie. Nie wiem, czy jest na miejscu, mam nadzieję, że na mnie się nie obrazisz. E, czy zapasnicy mają trochę kompleks, jeżeli chodzi o wygląd? Chodzi mi tu głównie o uszy, czy jak to, jak to wygląda? Nie, ja tutaj bardzo się z tego cieszę. Tak? To są takie Byłam... moje naturalne tatuaże. Okej, okay. <laughs> czyli y, i wszyscy mają takie podejście, czy na przykład nie. może być to jakąś barierą? Myślę, że, że nie wszyscy mają takie podejście, ale. Kiedyś, jak ja byłem młodszy mm -hmm. i patrzyłem na tych starszych zawodników, kurczę, to tak mówię, jejku, jakie oni mają uszy, jak to ile oni muszą mi Jak je, fajne to jest. Mi to okay. tak bardzo mnie, to Dla mnie to czyli było coś takiego pozytywne. takie wyróżnienie Jak już myślałem, że jak ktoś już wtedy mm -hmm. miał kalafiory, bo to u nas się potocznie tak. nazywa Tak, Nie wiedziałam, czy, czy tak by tak, mówić, ale ee, dobrze, że. Potocznie to się nazywa kalafior. I tak jak już się patrzyło na tego starszego zawodnika, to się myślało, kurczę, no musi być mocny. Okay, Walczy i czyli... uszy. Ty bardziej wi widzisz w tym, że tak powiem, drogę, jaką już zawodnik przebył, że już tyle na tej macie spędził. Jako młody, jako młody, jako młody zawodnik tak do tego podchodziłem. Teraz no to, to już to już jest normalne. Mm -hmm. To już jest normalne. To są, tak jak już powiedziałem, moje takie naturalne tatuaże i, i też myślę, że jestem rozpo rozpoznawalny przez to, no bo ee, teraz okej, okay, no MMA też już e, wszyscy, wszyscy gdzieś tam e, na tym wyższym poziomie mają też te kalafiory, ale e, zapasy to są zapasy. No, powiem ci, że zaskoczyłeś mnie. E, ale cieszę się, że o to zapytałam i tutaj powiedziałeś, bo mówię, że różnie się w, w ogóle w otoczeniu i w społeczeństwie mówi, czy ty miałeś w swojej karierze jakieś takie momenty zwątpienia przy okazji tej kontuzji w Tokio, e, że nie pojechałeś na te Igrzyska. E, mam wrażenie, że też jesteś zawodnikiem, który dosyć późno wszedł na ten. Topowy taki poziom. Może oczywiście były wyniki po drodze, ale jednak te medale tych topowych imprez były później. Jak to było po drodze? No kontuzje, kontuzje troszeczkę też tam za. Chciałeś rzucić zapasy kiedyś. Hmm, nie, nigdy nie miałem, o. nigdy nie miałem e, takich myśli, ale było ciężko. Było ciężko. E, przy pierwszej kontuzji było bardzo ciężko, ponieważ no zopamię ją przed, przed pierwszymi kwalifikacjami do Tokio. Ten start musieliśmy odpuścić. Do, następnego, do następnych kwalifikacji było równo 6 miesięcy. Odkąd znalazłem się na stole operacyjnym do, do, do dnia, w którym miałem walczyć w kwalifikacjach olimpijskich, było równo 6 miesięcy. Mało czasu. Mało czasu, akurat dość poważną kontuzję, miałem kolana zerwane, więzadła krzyżowe plus pękła łąkotka, trzeba było operować, na szczęście szybko reagowaliśmy, no i położyłem się na stół i gdy się wybudziłem, powiedziałem, że mam pół roku na to, żeby pojechać na igrzyska do Tokio. Czyli zacząłeś już odliczać? Zacząłem zaczą, tak, zacząłem odliczać. E, wiedziałem dokładnie, kiedy jest ten start. Wiedziałem, e, gdzie, gdzie będę, jeżeli się uda, e, gdzieś zawalczyć, to też gdzie, gdzie planujemy wystartować w jakimś tam turnieju kontrolnym. E, no i musiałem postawić wszystko na jedną kartę wtedy. Zostawiłem, zostawiłem e, rodzinę na trzy miesiące. Przyjechałem tutaj do Warszawy. Mieszkałem tutaj sam, rehabilitowałem się, e, od rana do nocy się śmieli, śmieli się w, 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 rehabilitanci, że, 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 że ja tutaj Cały śpię bywalec. chyba, bo od, 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 jak już się otwierała klinika, to, to gdzie ja już byłem i jak oni zamykali, to ja wychodziłem. Także oczywiście wszystko to było robione pod nadzorem lekarzy i fizjoterapeutów, którzy, którzy się mną opiekowali. No i, i mówię, trzy miesiące były takie ciężkie, bo... Yy, Miałeś kiedyś kontuzję? Miałam, ale myślę, że nie aż Wyłączyło tak. Cię, no, nie aż tak poważne, no dlatego jeżeli... ciężko mi ten. Dlatego... Ja myślałem, że to będzie ogólnie troszeczkę, troszeczkę łatwiejsze, ale e, jak byłem po operacji i się wybudziłem i przyszedł do mnie e, rehabilitant, który poprosił mnie o to, żebym ja, e, usiadł na łóżku. E, ja miałem już z tym problem. Później chciałem... Miałeś takie myśli, że ja teraz nie mogę usiąść, a za 6 miesięcy muszę walczyć? Były takie myśli, ale starałem się to po chwili zaraz szybko odrzucać od siebie, mhm. bo wiedziałem, że jeżeli będę się w ten sposób dołował, no to, to nic z tego nie będzie. No i, i, i drugi, drugi moment taki przyszedł, gdzie już spionizowaliśmy, ja usiadłem troszeczkę na tym łóżku. E, poprosił mnie, y, czy mógłbym o, o, o kula kawałek się przejść. E, ja wiem, no jestem spoko, to nie ma żadnego problemu. Gdzie mówię, takich chłop, to nie docierało w ogóle do mnie, mm -hmm. że ja, że ja no nie dam rady. Przyzwyczajone do tak, pewnej tak, dyspozycji. Dokładnie. No I kurczę, nagle próbuję wstać, raz się w głowie zakręciło. Usiadłem drugi raz, znowu się nie udało. I trzeci raz, kurczę, próbowałem wstać i nie dałem, nie dałem rady po prostu. W głowie mi się kręciło, mało co nie zemdlałem. I wtedy do mnie dotarło to... E, że może być ciężko. Ale mimo wszystko podjąłeś próbę i się nie udało. I jak było I po tym, Tokio? Ta... Chodzi mi o to, że. I tutaj jest następna, następna historia, która była też bardzo ciężka. Wyleczyłem się, wystartowałem kontrolnie w mistrzostwach Europy. Co prawda przegrałem, ale chodziło o to, że ja poczuł, poczuł atmosferę zawodów. I nie nastawialiśmy się tutaj na wyniki. E, Czyli start tylko dla startu. Żeby miałem był po prostu taki... poczuć, poczuć mm -hmm. atmosferę zawodów. E, no i, i zawalczyłem wtedy na, na Mistrzostwach Europy. Co prawda przegrałem pierwszą walkę, ale nic się złego nie stało. To było chyba po 3,5 i pół miesiąca od operacji. E, no I później zaczęliśmy przygotowania do kwalifikacji. Też w międzyczasie był, 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 e, była pandemia. Też te warunki troszeczkę były ciężkie, musieliśmy gdzieś tam robić różne badania, certyfikaty. No i wyjechaliśmy, przygotowaliśmy się, byłem w dobrej dyspozycji, poznaliśmy drabinkę turniejową. Wszystko się układało dobrze, byli tam zawodnicy, którzy, którzy byli w moim zasięgu. No ale przyjechaliśmy, przyleciliśmy do Bułgarii i... Przebadali nas na COVID i zamknęli mnie z trenerem zawadzkim w pokoju. Byliśmy pozytywni. I co wtedy yy, było w Twojej głowie? No bo rozumiem, że już rozumiałeś, że raczej Igrzyska Olimpijskie się myślałem, oddaliły już, raczej są poza zasięgiem. Na początku jeszcze myślałem, że że to jest jakiś błąd testu, mhm. bo nie, nie dopuszczałem do tego do, do siebie tego, że może, że może to mnie trafi w takim momencie. No ale zrobili kolejne badania tam po jakimś czasie. Yy, znów wyszedł yy, test pozytywny. No i musieliśmy z trenerem siedzieć tydzień czasu w pokoju w Bułgarii, zamiast walczyć o marzenia. Ciężko było się potem pozbierać? Jak widziałeś kolegów, yy, nawet tatka, który zdobywa medal, a ciebie tam nie było? Bardzo ciężko. Mhm. Teraz, teraz już yy, troszeczkę łatwiej mi się o tym rozmawia, ale miałem okres taki naprawdę, naprawdę ciężki, że nie miałem w ogóle ochoty rozmawiać o zapasach, nie chciałem... Oglądałeś Igrzyska wtedy w ogóle? Oglądałem Igrzyska. Mm -hmm. Stałem oczywiście, no jak musiałem oglądać, Tadziu walczył. No, no wiem, ale wiesz, no <coughs> że jest to taki cios, no... że... Nie, to już do Igrzysk to już binało mi to wszystko, ale miałem taki ciężki miesiąc, który, który dusił przede wszystkim mnie i moją całą rodzinę. Mm -hmm. Bo to wszyscy, wszyscy byli skoncentrowani na tym i no wszystko, tak jak już powiedziałem wcześniej, jest podporządkowane pod zapasy cała moja rodzina i, i było ciężko no i musiałem też później porozmawiać z małżonką i, i zapytać jej jak ona to widzi, czy, czy, czy jeszcze damy radę, czy nie e, bo wiedziałem, że jak nie spróbuję zawarcić o Paryż, to za każdym razem patrząc w lustro Będę mówił sobie, no nie spróbowałeś, no nie mm -hmm. wiesz, nie dowiedziałeś się. Nie wiesz. i... Na szczęście trzy lata. Tak, na szczęście, na szczęście wyszło trzy lata. Porozmawialiśmy z mążonką, powiedziała, że, że wytrzyma, że da radę. I... No i teraz, mam nadzieję, będziemy mogli się cieszyć w sierpniu z, z, z medalu. Mówię, no ciężko, ciężko się o tym mówił, bo to wracają wspomnienia, e, te złe wspomnienia, które, które nie zawsze, nie zawsze e, każdy może o nich spokojnie rozmawiać, ale to już się za mną. Tak, e, Arek, ja Ci przede wszystkim życzę, żeby... Te takie, nawet no ciężko nazwać porażką, myślę, że to takie nieprzychylne zdarzenia losowe, odwróciły się i żebyśmy cieszyli się tak z twojego medalu, jak z, ta, jak z medalu y, Tadeusza. Y, I ostatnie trzy szybkie pytania. Gdybym nie był sportowcem, byłbym? Nie, <grym> nie zna wiem. odpowiedzi. Nie wiem. Kurczę, ciężko mi powiedzieć. Od, od małego był u mnie sport... Y Czyli skazany na sport. Mój brat trenował też wprowadził mnie na zapasy. Ciężko mi powiedzieć, nie wiem, może, może jakimś naukowcem bym był, nie wiem. <grym> Najlepsze sportowe <grym> wspomnienie? Najlepsze sportowe wspomnienie? Do tej pory medal Mistrzostw Świata został w 2021 roku. I moje motto? Nigdy się nie poddawaj. I życzymy tego wszystkim, naszym słuchaczom, sportowcom przede wszystkim przed igrzyskami w Paryżu. Dziękuję Ci bardzo, bardzo za rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia już z medalem i będziemy budować wtedy już tylko te pozytywne wspomnienia. Bardzo dziękuję. Ja też mam taką nadzieję.